Siema, dziś chcę Wam pokazać przegląd projektów, jakie w ostatnim czasie uruchomiliśmy. Zacznijmy może od RoboForexa. Zrobiłem screena w dniu, kiedy uruchomiliśmy konta, było to 21. Jak możecie zobaczyć, 117, 280, 319, 021, jakieś takie konto chyba troszkę nieużywane. No i konto 746 i wróćmy już do RoboForexa. I tutaj mamy teraz tak, 117. Na pierwszym koncie się nic nie dzieje, ale zobaczcie, od 21 z kwoty 280 dolarów zrobiło się 290. Z kwoty 319 323. No reszta została praktycznie bez zmian. Uważam, że wynik jest całkiem fajny. No to jest konto afiliacyjne. To tam z poleceń spadają jakieś dolary, to jest ich obecnie około 8. Nie na tym rzecz polega, żeby żyć samej afiliacji, ale też z zarabiania. Drugim projektem jest GP Bot. Tutaj wrzuciłem 70 dolarów, jak pamiętacie, na próbę. Lata już kilka dni. Zarobił do tej pory 16,28 dolara. Zobaczymy. Oczywiście w pierwszej kolejności, jak dojdą kwoty, będę wycofywał, żeby zabezpieczyć swój kapitał. Zawsze o tym mówimy i powtarzamy, żeby w pierwszej kolejności zabezpieczyć swój kapitał, a dalej będę czekał na rozwój. On mało tego, że codziennie kopie 1%, to dodatkowo buduje się tutaj matryca, która się wypełnia. Po wypełnieniu, no zobaczcie, tu już mam, tu jedna osoba jest tutaj pode mną na 20 dolarach, jedna na 50. Jak matryca się wypełni, będą dodatkowe bonusy, dlatego też na to czekam. No zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijać. Program wygląda dość fajnie, tu macie swój reflink. Oczywiście linki macie pod filmami zawsze do wszystkiego, co trzeba. Sniper Fund to jest dość świeży nabytek, lata drugi dzień. Wrzuciłem 31 dolarów na próbę, bo minimalne było 30. Te 96 centów wykopał dzisiaj wrzuciłem. Zobaczcie, tu się robi procent składany. On wydobywa 3% dziennie, ale jeżeli zrobicie compound, czyli zysk zainwestujecie, dodaje Wam 1%. I zobaczymy po tej kolejnej dobie, jak to się spisze. Fajnie, bo to procent składany kopie od coraz większej ilości hajcu. Link oczywiście do tego też. Tu się musicie połączyć z MetaMaskiem. Zobaczcie, na portfelu został $96. Nie mogę tego dorzucić, bo minimalnie jest 30 depozytu. Robicie approve, zaznaczacie w MetaMasku, w moim przypadku. Później kwotę, jaką chcecie wrzucić, stake i kopiecie sobie. Jak ten program będzie działał długo i tak dalej, tego nie wiem. Wszystkie te projekty są wysokiego ryzyka, jak to w świecie krypto, ale mogę Wam powiedzieć, że programy twórców nigdy nie były, że były gdzieś jakieś wyzerowane, że gdzieś pieniądze wyszły bokiem, po prostu umarły śmiercią naturalną. Mieli dwa projekty, które po prostu po pewnym czasie wygasły, no po prostu wygasły, jak to w wielu przypadkach tak jest. Dobra, kolejnym projektem jest Hilton MetaFX, o tym Wam mówiłem. On w weekendy nie pracuje. Jak dobrze pamiętam, uruchomiłem go w zeszły czwartek, tak? On wydobywa około czwartek czy piątek nawet. On wydobywa 2 dolary na dobę, profit 2,11 dokładnie. No i w tej chwili jest 8 dolarów do przodu. Tutaj można wypłacić depo i można wypłacić urobek. Tak, to było taki depozyt też. Można to powypłacać. Bardzo fajny też, zobaczymy, jak długo zadziała. Ja w pierwszej kolejności oczywiście tu też zabezpieczam swój kapitał. Będę chciał wyciągnąć z urobku te 100 dolarów. Kolejny to jest projekt podobny do AI Marketing. Też Wam o nim mówiłem już na poprzednich filmach. Tu jest 25 dolarów darmowo, które sobie tam gdzieś lata. Ja dorzuciłem kolejne 25. Do tej pory wydobyło $1,68 z zakupów. Tutaj macie depozyt. Możecie sobie albo
przez dolary, na przykład wpiszecie sobie, nie wiem, tam 25, next i wam tu możecie sobie to dodać i tu macie adres, na który trzeba to przesłać. Sieć jest też TRC20, po tej sieci sobie wysyłacie, wrzucacie, no i on tutaj też sobie tam po troszku wydobywa. Dobra, wróćmy do dashboardu. Niech się przeładowuje. Kolejnym projektem jest Snipperfront, a nie, o tym też mówiłem, dwa razy mi się odpalił, a widzicie. Dobra, widać, jest podwójnie dobry. No i z Katli, który już lata, tu rzuciłem 10 dolarów na start, żeby coś się tam wydobywało. Poszły jakieś reflinki, gdzieś coś tam się dzieje. W tej chwili mam ich 59 tysięcy. Codziennie się już teraz kopię około 1784. Raz na dobę można to przerzucić do stakowania. Robi się to w też prosty sposób. Tu się wam pokazuje kwota. Tu widzicie 0,749. No, takiej kwoty nie będziemy rzucać, ale wpisujecie tu kwotę, jaką chcecie, robicie stake i on przełączy was z powrotem na to okno i tyle. Ja sobie tutaj po trochu przerzucam, zobaczę jak to będzie działało. W pewnym momencie na pewno wycofam środki. Także dla przypomnienia, RoboForex. RoboForex, tu nic nie trzeba robić, tylko też wrzuca się pieniądze, działa podobnie jak programy stakujące, ale ten kopiuje ruchy tradera. Jak widzicie, mam tutaj takich aktywnych trzech. Będę oczywiście dorzucał kolejnych. GP Bots to jest matryca samouzupełniająca się plus codzienne wydobycie. Sniper Fund, czyli 3 do 4% dziennie, jeżeli robicie compound. Hilton Meta FX. Ten od 1 do 3% dziennie wydobywa, chyba że polecicie to w ciągu chyba 3 czy 4 dni 4 osobom, wtedy macie od 2 do 5. No, ja niestety nie zdążyłem polecić tylu osobom. Ktoś tu jest jeden użytkownik, gratuluję. I mam od 2 do 3. No, ten podobny do iMarketing, no i Skatli. Słuchajcie, te projekty oczywiście działają sobie, jak długo i tak dalej, nie wiadomo. Sprawdzajcie je zawsze sami na własną rękę, bo jak powtarzam za każdym razem, nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co robię, robię na własny użytek. Filmy nagrywam w celach instruktażowych. Zapoznawajcie się, przede wszystkim się uczcie. Uczcie się, bo to jest podstawa. Bez wiedzy, jak rozpoznawać najróżniejsze programy, nie będziecie dobrze się poruszać po świecie krypto, a trzeba po prostu dbać o swoje pieniądze. Wszystkie linki oczywiście macie pod filmikami do GP Bots, do RoboForexa. Zapraszam was na grupę, będzie link do grupy pod filmem, do wszystkich innych programów wrzucę linki pod filmikiem. Zapraszam was na naszą grupę na Telegramie, na nasze grupy ogólnie i do zobaczenia w następnym filmie. Hej, hej! Da da da, a down down.